Cześć, Rafał Gacek, Automobilizacja. Witam Was z salonu Hondy do 100 Ros z Tychów. Dzisiaj mój wielki dzień. Odebrałem nowiutką Hondę CMX 500 Rebel w wersji Special. Ta, która stoi tutaj ze mną. Rocznik 2021. Niestety dopiero od czerwca będą dostępne roczniki 2022. Jest już zarejestrowana, ubezpieczona. Teraz jeżdżę. Będę montował Scott Oilera. Do tego oczywiście po 1000 km przegląd gwarancyjny z wymianą oleju, wymianą filtra oleju. No i docieramy delikatnie motor. Myślę, że poniżej 2 tygodni powinienem się wyrobić z pierwszym serwisem. No i reszta sama radość. Zapraszam na prezentację, zapraszam na relację z jazdy. Czym różni się wersja Special od wersji klasycznej? No tutaj ta osłonka reflektora, ta owiewka w kolorze czarnym, osłony lag, no i te miśki oczywiście na lagach. Plus do tego jest przeszycie fotela w diament. Oczywiście to jest też takie tworzywo sztuczne. ...471 cm3, 47 koni mechanicznych, moment obrotowy 43 Nm. Z przodu tutaj mamy, jak i z tyłu, duży balon 16. Nowiutki sprzęt, 3 km przebiegu. Tak naprawdę marzy mi się Rebel 1100 i tutaj przed takim stoję. Silnik z Africa Twin, 87 koni. No i to już jest ta docelowa maszyna. Niestety na chwilę obecną nie mogę sobie na to pozwolić, ale myślę, że za 2 lata. Tutaj mamy cały rząd dużych rebelów, jak to określa dealer.